Zakopane powitało nas piękną zimą. My postanowiliśmy odwdzięczyć się pięknymi filmami i nie tylko. Za nami drugi festiwal polskich filmów sportowych. Byliśmy w kinie Giewont. Po raz drugi. Stolica Tatr staje się stolicą filmów dokumentalnych o tematyce sportowej. Filmy poruszające. Wzruszyłem się kilkukrotnie w trakcie trwania seansu. Jest to, mówię, możliwość poznania wielu różnych dyscyplin sportowych, których w ogóle się nie zna na co dzień. Dzisiaj jest nowych dyscyplin, przybywa olimpijskich ciągle, których w ogóle nie znam. Nie wiem nawet, jak się nazywają, jak się okazuje. Dla nas to może nawet dość bardzo ważny sport, no bo skoki są, biegi, no to ważne dla nas jest mimo wszystko. Bo ważne jest, żeby zdobywać i się nie poddawać. Byliśmy też w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, gdzie miejscowa młodzież miała okazję poznać znanych sportowców. Super, że możemy szerzyć tą społeczność ninja wśród młodzieży i dzieci, zachęcać ich do tego sportu, bo moim zdaniem jest to mega ciekawe i takie sprawnościowe. W tej szkole to były dzieciaki, które trenują różne dyscypliny, więc było widać, że są bardzo sprawni. I właśnie tutaj sprawdzałem ich taką wszechstronność i poradzili sobie rewelacyjnie, nie mieli problemu z żadną przeszkodą, więc tutaj oceniam na piątkę z plusem. Takie spotkanie mnie kiedyś zainspirowało i ja usłyszałam te słowa, ja je powtarzam, usłyszałam, czy ktoś z tej sali zostanie olimpijczykiem i liczę, że historia będzie zataczać koło i tych olimpijczyków będzie więcej. W Tokio było 14 medali, liczymy, że będzie ich coraz więcej i że ja kiedyś będę mogła spojrzeć, oglądać tych ludzi w telewizorze i może ktoś powie, że właśnie jest takie spotkanie, przecież to by było piękne. Czasami za bardzo chcemy iść na łatwiznę i chcemy mieć wszystko, a tutaj jednak rzeczywiście jest dużo treningu, dawania z siebie, ile się da, walka z bólem, czy poświęcanie się temu, więc no nie są te czasy co dawniej, ale tak naprawdę trzeba starać się dawać taki zapalnik, żeby po prostu pokazać, że coś takiego jest, istnieje i żeby można było się tym zainspirować. Bardzo ciekawe w ogóle te sportowe tematy. Pierwszy raz mam z tym styczność i jestem bardzo zadowolona, że tu przybyłam i to obejrzałam. Bardzo ciekawe. Takie filmy powinny pokazywać sport, nie tylko te splendory typu ha, 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 cieszę się, mam medal, ale właśnie ile kosztuje zdobycie takiego medalu. Fantastyczne filmy, świetne spotkania. Wspomnień z Zakopanego będziemy mieli bez liku. Odmrożeń tylko trochę. Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji Festiwalu Polskich Filmów Sportowych. To co? Widzimy się wszyscy za rok? Dla Studia Festiwalowego Jakub Pobożniak.